Znów nie magister Zarzycki, kłania się Państwu. Tutaj nadjeżdża akurat, nie wiem czy Państwo to widzą, jakiś samochód dosyć szybko. Ta trasa jest bardzo ruchliwa, tutaj co chwila coś przejeżdża. A tutaj niech Państwo patrzą, tutaj za mną jest sobie taki połamany konar, taka gałąź, która sobie spadła i sobie tam leży w trawie. Trochę w rowie, trochę przy rowie. Natomiast tutaj wyżej, proszę Państwa, nie wiem czy Państwo to zobaczą, dlatego że ja mam taką osobną kamerkę. Ale no postaram się tak przejść, to może Państwo jakoś tam zobaczą, że prosto nade mną, nad moją głową i nad szosą, ja teraz stoję na szosie i nade mną jest parę takich suchych konarów, których część już się obłamała, bo tam widać po prostu, że one są ułamane, część jeszcze się nie obłamała, ale myślę, że niedługo się obłamie, no wystarczy jakieś silniejsza wichura i się na pewno złamią. Ja sam nawet na środku jeżdżę, żeby Państwu pokazać, że one sięgają prawie do końca jezdni. Jeżeli spadną, to zatarasują tutaj tą drogę kompletnie, całkowicie. I to nie jest jedyne miejsce, gdzie te konary wiszą. To jest taki zakręt tutaj, to jest zakręt zagolejowym. Można powiedzieć, że pierwszy zakręt zagolejowym, te konary sobie tak tutaj wiszą. Jak Państwo będą chcieli sobie obejrzeć, bo w tej kamerce to naprawdę ciężko mi to pokazać, że one są bardzo wysoko. I to, że one są bardzo wysoko, to proszę Państwa, to nie jest jakaś pociecha, dlatego że z fizyki wiemy, że energia potencjalna MGH rośnie wraz z wysokością, a ta energia potencjalna zamieni się na MV kwadrat przez 2, czyli na energię kinetyczną uderzenia. Także gdyby tutaj jakiś rowerzysta przyjeżdżał i te konary spadły na niego, to on się nie będzie męczył, no bo będzie po prostu pogrzeb za 3 dni z tego rowerzysty. No i jeżeli spada na samochód, to też przypuszczam, że będzie pogrzeb, jeżeli to będzie samochód osobowy. Ciężarowy, no, jeżeli spadną tam na pakę z tyłu, to może być trochę bardziej bezpieczny dla kierowcy, ale jeżeli spadną mu na maskę lub przed maską, to też będzie miał duże kłopoty i problemy. Tutaj co chwilę samochody mijają, także widzą Państwo, droga jest bardzo ruchliwa. Tych konarów, ja nie wiem, czy będę jeszcze schodził z roweru i filmował, ale na przykład jest, no, od tego miejsca kierunku Staszowa na przestrzeni paru kilometrów, to one są dosłownie co paręnaście metrów, coś takiego nad jezdnią wisi. I to, że spada, to widać tutaj, bo niektóre są obłamane, także one spadają. Zdaje się, że nikogo jeszcze nie zabiły, bo gdyby kogoś zabiły, to by tak sobie nie wisiały. Tak. No ale miejmy nadzieję, że zanim kogoś zabiją, to zostaną obcięte, dlatego że jest takie powiedzenie, że nie potrafi się gałęzi, na której się siedzi. No, ci, którzy tą drogą się opiekują, to akurat siedzą na tych suchych gałęziach i oni powinni z tych gałęzi zejść, wziąć jakiś taki samochód z wysięgnikiem, poobcinać te gałęzie, bo inaczej spadną, tak mi się wydaje, ich kariery razem z tymi gałęziami, a przy okazji może być jakieś nieszczęście. No nie, magister Zarzycki żegna się z Państwem. Ja tylko może pokażę, że mam piękną koszulkę. Nie widać mojego napisu tutaj, nie magister, ale widzę Państwo, jak pięknie to wygląda. Ja mam też takie białe koszulki, większość mam białe, jedną mam tylko żółtą. Do widzenia Państwu.